Pompę za 5 dych zamontuję, trzeba 5 dych mieć, a później na prąd trzeba mieć. Szanowni Państwo, jest godzina 13. Otwieram 28. sesję Rady Gminy Cewice. Stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 13, a więc wszystkie podejmowane dzisiaj uchwały są prawomocne. Witam bardzo serdecznie na dzisiejszej sesji Rady Gminy Panie i Panów Sołtysów. Witam Panią Mecenas, witam Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebuni, jednocześnie Radną Sejmiku Wojewódzkiego. Witam Panią Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Witam kierownictwo Urzędu Gminy na czele z Panem Wójtem. Witam obsługę Rady, witam Panie i Panów Radnych. Proszę Państwa, przyjęcie porządku obrad to punkt drugi i przedstawia się on w sposób następujący. Pozwolicie Państwo, że teraz już na siedząco. Punkt trzeci to przyjęcie protokołu bez odczytywania z ostatniej sesji Rady Gminy Cewice w dniu 27 czerwca 2022 roku. Punkt czwarty, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer 34/287/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi lęborskiemu. Przedstawienie projektu uchwały, wyjaśnienia wójta gminy, opinia Komisji Budżetu i Rozwoju, dyskusja i podjęcie uchwały. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Cewice na rok 2022. Przedstawienie projektu uchwały, wyjaśnienia wójta gminy, opinie Komisji Stałych Rady Gminy, dyskusja i podjęcie uchwały. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 32/274/2021 Rady Gminy Cewice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cewice na lata 2022-2034. Przedstawienie projektu uchwały, wyjaśnienia wójta gminy, opinie Komisji Stałych Rady Gminy, dyskusja i podjęcie uchwały. Punkt siódmy porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego. Przedstawienie projektu uchwały, wyjaśnienia wójta gminy, opinia Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu, dyskusja i podjęcie uchwały. Punkt ósmy to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie gminy Cewice oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Przedstawienie projektu uchwały, wyjaśnienia wójta gminy, opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, dyskusja i podjęcie uchwały. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy Cewice oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Przedstawienie projektu uchwały, wyjaśnienia wójta gminy, opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, dyskusja i podjęcie uchwały. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Cewice. Przedstawienie projektu uchwały, wyjaśnienia wójta gminy, opinia Komisji Budżetu i Rozwoju, opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, dyskusja i podjęcie uchwały. Punkt jedenasty. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Cewicach, działka nr 69/7, obręb Cewice, na rzecz użytkownika wieczystego. Przedstawienie projektu uchwały, wyjaśnienia wójta gminy, opinia Komisji Budżetu i Rozwoju,
opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, dyskusja i podjęcie uchwały. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. Przedstawienie projektu uchwały, wyjaśnienia wójta gminy, opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, dyskusja i podjęcie uchwały. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą Lęborski Związek Powiatowo-Gminny. Przedstawienie projektu uchwały, wyjaśnienia wójta gminy, opinie Komisji Stałych Rady Gminy, dyskusja i podjęcie uchwały. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą Lęborski Związek Powiatowo-Gminny. Przedstawienie projektu uchwały, wyjaśnienia wójta gminy, opinie Komisji Stałych Rady Gminy, dyskusja i podjęcie uchwały. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Cewicach oraz ustalenia stawek opłat z tytułu korzystania z cmentarza. Przedstawienie projektu uchwały, wyjaśnienia wójta gminy, opinia Komisji Budżetu i Rozwoju, opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, dyskusja i podjęcie uchwały. Punkt 16. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy i informacje wójta gminy. Punkt 17. Informacje przewodniczącego Rady Gminy, przedstawienie wniosków i opinii Komisji Stałych oraz pozostałe informacje. Punkt 18. Interpelacje i zapytania, zgłaszane postulaty i oświadczenia radnych. Punkt 19. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. Punkt 20. Zapytania i oświadczenia sołtysów i przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych. Punkt 21. Zamknięcie obrad sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby wnieść jakieś uwagi co do porządku obrad? Panie Wójcie, proszę bardzo. Przewodniczący Wysoka Rado, ponieważ w kilku uchwałach odnośnie zbycia nieruchomości gruntowych wprawiły się błędy. Ponieważ te błędy ja zauważyłem, kiedy już do Państwa radnych te materiały poszły, więc należy te poprawki wszystkie wprowadzić poprzez głosowanie. Więc zaproponuję tutaj zmianę w porządku obrad dotyczący uchwał. I tak pozwólcie Państwo, że odczytam, bo to jest troszeczkę takie skomplikowane. W punkcie 8, zaczniemy od punktu 8 porządku obrad, należy dokonać zmiany treści paragrafu 1 i nadać mu brzmienie o treści. Wyraża się zgodę na oddanie dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego tylko zawarcia umowy gruntu numer 179/7 powierzchni 0,2107 hektara, obręb Popowo, dla którego Sąd Rejonowy w Zeborku, 5 Wydział Ciebie Czysty, prowadzi Ciebie Wieczystą, numer SL1L łamane przez 30160665 łamane na 1 na okres 5 lat dotychczasowemu dzierżawcy do rolniczego wykorzystania. Proponuję zawrzeć zmianę paragrafu właśnie tego pierwszego. Wprowadzić do porządku obrad punkt 8a o nazwie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy Cewice oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, co jest wynikiem rozbicia poprzedniej uchwały na dwie odrębne uchwały. Proszę Państwa, w tej uchwale 8 były zawarte dwie nieruchomości gruntowe w odrębnych miejscowościach. Nie może tak być, ponieważ Rada może wyrazić zgodę na jedną zbycie nieruchomości, a na drugiej nie. Więc należy to dokonać w dwóch odrębnych uchwałach. W związku z tym należy dodać ten punkt o punkt 8a. Co do punktu 9. Zmienić treść z treści podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy Cewice oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na formułę podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy Cewice i oraz treść paragrafu 1 w punkcie 10.
dokonać zmiany treści paragrafu pierwszego w postaci wycofania punktu 1 i 2. Dlaczego to Państwu powiem, a może teraz, ponieważ się okazało, że własności gruntowe gminy Cewice, które mają tak zwane oczka wodne, cieki wodne, nie możemy ani wydzierżawić, ani sprzedać, bo okazuje się, że oczka wodne, które gdzieś jest powiązane z jakimś rowem odpływowym, to są własności Skarbu Państwa i nie możemy dysponować tym. Tak stanowi prawo. Trochę jest dziwne, ale to nas blokuje. Miało być to kiedyś zmienione ustawowo, ale nie zostało zmienione. To dotyczy punktu 10 i w punkcie 12, drodzy Państwo, tylko dodanie w paragrafie pierwszym załącznika takiego czytelnego w postaci map, żebyście Państwo mieli zobrazowane czytelnie, gdzie te nieruchomości są. To tyle co do zmian, Panie Przewodniczący. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Pań, Panów Radnych jeszcze ma jakieś propozycje zmiany co do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do przegłosowania wszystkich poprawek, w tym, że każda z poprawek będzie głosowana oddzielnie. I zapytuję Państwa Radnych, kto jest za tym, zmienić w punkcie 8 porządku obrad i dokonać zmiany treści paragrafu pierwszego poprzez nadania mu brzmienia o następującej treści. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy gruntu numer 179/7 o powierzchni 2107 m kwadratowych obręb Popowo, dla którego Sąd Rejonowy w Lęborku, 5 Ksiąg Wieczystych, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer SL1L/000-16065/1 na okres 5 lat dotychczasowemu dzierżawcy do rolniczego wykorzystania. Kto jest za tym, aby wprowadzić tą zmianę w punkcie 8 porządku obrad? Poproszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Pan Adrian Wenta, widzę, jest. Witam serdecznie. Także informuję Państwa, że jest nas 14, a nie 13. Jakbym mógł prosić jeszcze raz i możemy zrobić reasumpcję tego głosowania. Pan Adrian już jest. Możemy? Z pewnością Pan Adrian chce zagłosować. W takim razie jeszcze raz poproszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. 14 radnych obecnych. Wszyscy są za wprowadzeniem tej poprawki w punkcie 8. Kolejna poprawka dotyczy wprowadzenia do porządku obrad punktu 8a o treści. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie gminy Cewice oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, co jest wynikiem rozbicia poprzedniej uchwały na dwie odrębne uchwały. Kto jest za tym, aby wprowadzić do porządku punkt 8a? Poproszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Poprawka została wprowadzona. A to pierwsze trzeba powtórzyć. Było 13. Było już. Proszę Państwa, kolejna poprawka dotyczy zmiany treści punktu 9 i ta zmiana polega na tym, iż brzmienie tego punktu jest następujące. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy Cewice oraz w całości paragrafu pierwszego. Tak. To znaczy zmiana tytułu uchwały. Tak. I też paragrafu pierwszego.
Tak. Dobrze. Tą treść, Pani Lidio, powinniśmy odczytać? Nie, to tytuł. Dobrze. Dobrze. Ok. W takim razie, kto jest za tym, aby zmienić ten tytuł uchwały w punkcie 9? Poproszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Poprawka została wprowadzona. Kolejna poprawka przedstawiona przez Pana Wójta dotyczy punktu 10 i dotyczy ona zmiany treści paragrafu 1 w postaci wycofania punktu 1 i 2 i dodanie załączników graficznych w postaci legend, dołączenia legend do map. Mapy są bardziej czytelne. Kto jest za tym, aby zmienić te elementy w punkcie 10 naszego porządku obrad? Poproszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Poprawka została wprowadzona, przyjęta. I jeszcze jedna zmiana dotyczy punktu 12. Dokonać zmiany treści paragrafu 1 poprzez dodanie załącznika w postaci map. Kto jest za tym, aby zmienić punkt 12 poprzez dodanie tych załączników mapowych? Poproszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Poprawka została wprowadzona. Ja tylko poinformuję Państwa tutaj obecnych wszystkich, że radni z tymi poprawkami, które zostały przedstawione przez Pana Wójta, mieli już możliwość wcześniej się zapoznać podczas naszego spotkania przedsesyjnego. Komisje również miały już poprawione te uchwały, natomiast musimy to zrobić ze względów formalnych dzisiaj po raz wtóry. W związku z tym, proszę Państwa, że przyjęliśmy te poprawki, chciałbym, abyśmy teraz przegłosowali cały porządek obrad z przyjętymi poprawkami. W związku z tym zapytuję Panie i Panów Radnych, kto jest za tym, aby przyjąć porządek obrad wraz ze zgłoszonymi zmianami? Poproszę o głosowanie. Świetlice, tak? Jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Porządek wraz ze zmianami, poprawkami został przyjęty. Proszę Państwa, punkt 3 porządku obrad to przyjęcie protokołu bez odczytywania z ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2022 roku. Informuję, że radni dostali wersję ostateczną tego protokołu, którą jeszcze można dzisiaj zmienić. Również była ona wyłożona, protokół był wyłożony tutaj na sali obrad na godzinę przed sesją. Czy ktoś ma jakieś uwagi co do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania nad jego przyjęciem. Zapytuję, kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Cewice, która odbyła się w czerwcu tego roku. Poproszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty. Proszę Państwa, punkt 4 porządku obrad to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 34/287/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi lęborskiemu. O przedstawienie projektu uchwały wraz z wyjaśnieniami poproszę wójta gminy. Proszę Państwa, w lutym Rada Gminy udzieliła wsparcia powiatowi lęborskiemu na budowę drogi powiatowej na odcinku Pogorzelice Unieszyno. I drodzy Państwo, w międzyczasie jeszcze powiat lęborski uzyskał dofinansowanie od Nadleśnictwa Cewice w kwocie 100 tysięcy złotych. Ta praca za miejsce biwakowe nad jeziorem w Krępkowicach. 4770 za opłatę za wydobytą kopalinę, to jest nasze żwirownie,
50 tysięcy mamy z tyłu procentowania naszych lokat środków pieniężnych na rachunku bankowym. 3 tysiące mamy zapozyskane dofinansowanie na Szkoła Przemytu uzyskała na realizację projektu Superkoderzy. I 48 tysięcy to są środki, tylko środki niewygasające, one były przeznaczone z ubiegłego roku na opracowanie dokumentacji kosztorysowej i budowy świetlicy woskowej i umieszczenie. I proszę od razu zauważyć, że 48 tysięcy są po stronie dochodów, ale również, drodzy Państwo, są one w dziale 921 po stronie wydatków, czyli nie wyrobili się projektanci w terminie, więc one obciążają teraz ten nasz budżet tegoroczny. Po stronie wydatków ta sama kwota, wydajemy o 108 355 tysięcy, czyli to się bilansuje. I tak, 301 383 zł to jest zmniejszenie planu wydatków z tytułu rozliczenia VAT na budowę inwestycji wodno-kanalizacyjnych, to jest z tytułu VAT z Urzędu Skarbowego, mamy pieniążki. Zwiększamy wydatki na PFU, tak zwany program funkcjonalno-użytkowy, z tego tytułu, że dostaliśmy dofinansowanie do budowy sieci, budowy kanalizacji deszczowej w Cewicach. Kwota 1 176 tysięcy. Ponieważ nie mamy projektu, musimy zrobić tak zwany program funkcjonalno-użytkowym, żeby wykonać to zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj. Także to jest bardzo pilne. Zmniejszamy wydatki o 32 tysiące, to co mówiłem, w zakresie budowy tej drogi powiatowej z tytułu dofinansowania przez Nadleśnictwo Cewice. Zwiększamy natomiast wydatki na budowę drogi gminnej Akacjowej, osiedle Młody, proszę Państwa, z tego tytułu, że no różne rzeczy w trakcie wychodzą. Projektant w zakresie drogownictwa no, zaprojektował budowę kanalizacji deszczowej, ale nie uwzględnił wymianę, załóżmy, kostki brukowej, która ta się nie nadaje niestety, drodzy Państwo, bo była gruba warstwa betonu, musieliśmy to ściągnąć, ta kostka się już nie nadaje. Były odcinki boczne, której nie było kanalizacji też deszczowej, no nie mogliśmy na to pozwolić, bo by zalewało sąsiednią posesję, musieliśmy to dodatkowo wykonać. Niektóre zjazdy, które nie były doprojektowane, a one muszą być, z logiki wynikają, że powinny być zrobione mieszkańcom, więc drodzy Państwo, żeby to miało jakiś logiczny sens i estetykę, to no niestety, ale musimy tutaj dołożyć pieniążki i zrobić to na etapie budowy, a nie później przeróbek. Drodzy Państwo, 17 tysięcy przeznaczyliśmy na umieszczenie rur pod drogą wojewódzką w Kamieńcu. To jest takie zabezpieczenie z naszej strony, umożliwienie tych akcji gaśniczych, gdyby, no nie daj Bóg, się wydarzył kolejny pożar. Tutaj podczas narady z wojewodą takie ustalenia padły. Ja to wziąłem jak gdyby na siebie jako gmina, że zabezpieczenie to wykonamy i wykonaliśmy to po prostu po ustaleniu, w ciągu 3 dni firma to wykonała. Mamy złącza, także szybko można połączyć węże strażackie, szybko złączem. No i to umożliwi akcję gaśniczą. To jest, proszę Państwa, niezbędne. Zmniejszamy wydatki za odszkodowania, 30 tysięcy. W tym roku już nie planuję wypłacania odszkodowań, a te pieniądze są potrzebne na inne wydatki w tym samym referacie. I proszę Państwa, tutaj jest znaczny wydatek. No musimy zwiększyć kwotę 728 tysięcy na budowę kolumbarium w Cewicach. Szanowni Państwo, ja wiedziałem, że do tego dojdzie, ponieważ ta kwota kosztorysowa w ubiegłym roku, ona była 1 300 000. Żeby spiąć budżet, no niestety musieliśmy troszkę tą kwotę zaniżyć, nie? No bo się po prostu fizycznie budżet nie mógł nam się spiąć. No teraz po ogłoszeniu przetargu, negocjacjach, no kwota ta jest niezbędna.
Ktoś zapyta, no ale po co nam kolumbarium w takiej gminie, nie tak jak Cywice? Drodzy Państwo, to już jest od kilku lat zaplanowane, jest obwarowane to w akcie notarialnym, ponieważ ten teren pozyskaliśmy z KOWR-u i w pozwoleniu na budowę jest warunek, że musimy to dokończyć, bo jeżeli byśmy nie skończyli tego, cofną nam pozwolenie na użytkowanie całego cmentarza, więc może to będzie w powiecie, w takiej gminie wiejskiej, pierwsze kolumbarium, ale drodzy Państwo, ten teren jest mały, to nam zabezpieczy, tak jak szacowaliśmy, no nie można to szacować umieralności, prawda, ale ze statystyk na 20 lat miejsce na cmentarzu. Część tego terenu oddaliśmy do KOWR-u, żeby nie zagospodarowywać dalej, bo to też by nam podwoiło koszty, więc myślę, że to powinniśmy już dokończyć, żeby mieć to miejsce spoczynku dla naszych mieszkańców, wiecznego spoczynku. Proszę Państwa, na ten cel też zdejmujemy kwotę 812 tysięcy z zadania pod nazwą budowę pomieszczeń garażowych i administracyjnych na przoku naszego zakładu komunalnego, naszego referatu komunalnego, przepraszam. Ponieważ też nie dostaliśmy dofinansowania, ja wnioskowałem dwa zadania, i kanalizację deszczową, i ten zakład komunalny, referat komunalny, no ale dostaliśmy na kanalizację deszczową, z czego też oczywiście się cieszę, nie, bo to jest potrzebne, więc drodzy Państwo, zdejmujemy te środki, ponieważ będziemy tutaj, taki jest plan, żeby to etapować, nie w jednym, bo pomieszczenia administracyjne nie są nam na CITO potrzebne, natomiast garażowe. Zostaje nam 1 000 000 zł na ten rok, będziemy weryfikować ten kosztorys, czy w tym milionie możemy ogłosić przetarg jeszcze w tym roku, jeżeli nie, no to będziemy to przerzucać na przyszły rok. Nowe zadanie, drodzy Państwo, 155 tysięcy, modernizacja sieci ciepłowniczej w Urzędzie Gminy. Ten piec nam już w ubiegłym roku już ciekł, praktycznie on jest na rozsypce. Były dwie możliwości, albo na ekogroszek, albo pompy ciepła. Drodzy Państwo, nie wiem, czy dobrze podjąłem decyzję, oczywiście na pompę ciepła. Czy dobrze, czy nie, nie jestem w stanie. Przyznam się, że jestem w strasznej obawie, czy to wypali. No, wszystko robi firma, żeby te pompy, bo na rynku jest taki popyt na pompy ciepła, że naprawdę się biją, ale no, do końca września ma być założone. Tutaj wymiana też kaloryferów. 30 kilku kaloryferów jeszcze w cenie, także uważam, że to jest dość tania oferta. Będą albo jedna pompa, albo 3 kaskadowo połączone na mocy 38 kW. Nie? Także musimy to zrobić. Ekogroszek też nie wiadomo, czy dostaniemy, drodzy Państwo, także tu się boję, no najwyżej będziemy siedzieć tutaj w kurtkach w czasie zimy w urzędnicy łącznie ze mną. Ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Obsługa kosztów bankowych, 3 tysiące przeznaczamy na to. Drodzy Państwo, 125 tysięcy termomodernizacja budynku szkolnego w Bukowinie. Te pieniądze, jeżeli Państwo sobie przypominają, Stowarzyszenie Rozwój Bukowiny zwróciło nam w postaci zaoszczędzenia subwencji na te cele właśnie inwestycyjne tej szkoły. My nie dokładamy z naszego budżetu ani grosza, wystąpili, że chcą termomodernizację przeprowadzić. My te przeznaczymy pieniądze, oczywiście zadanie będzie po naszej stronie, prawda, bo pozwolenie na budowę musi być przypisane na nas, bo tylko my możemy być dysponentami środków gminnych. Ale to są jak gdyby ich pieniądze, które wpłynęły pod koniec roku na rachunek bankowy. 50 tysięcy to są dla dzieci, którzy uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin sąsiednich i musimy za to tą rekompensatę zapłacić. 15 tysięcy, drodzy Państwo, zwiększamy plan do Gminnego Centrum Kultury, ponieważ sezon letni, organizacje dożynek, różnych festynów, takie związane i z płacami, drodzy Państwo, więc zwiększamy tą dotację. Ona nie będzie, że my
in plus dajemy 15 tysięcy, tylko taki zgodny z panem dyrektorem, że ta kwota będzie pomniejszona, ta plan dotacji w tych okresach, na przykład październik, listopad, grudzień. I one będą, jak gdyby się Giecek będzie musiał troszeczkę zaoszczędzić te pieniądze. To, co mówiłem, 48 tysięcy, to jest ta dokumentacja z Unieszyna. I kolejne, drodzy Państwo, zwiększenie planu wydatków na budowę skateparku w Cewicach. Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu, po negocjacjach. Niestety z ubiegłego roku kosztorys był 130 tysięcy, teraz najniższa oferta jest 240 tysięcy. Drodzy Państwo, aczkolwiek zatrzymam się przy tym, ponieważ firma, która przegrała przetarg, wniosła zastrzeżenia, odwołanie od tego i praktycznie jesteśmy w toku postępowań. Najprawdopodobniej ten przetarg będzie miała to zasadne. Tam chodziło o certyfikaty innej firmy. Nie jest to zawinione z naszej winy, ale oni po prostu już wiedzieli, o co chodzi, że firma, która wydała certyfikat, nie powinna w tym czasie wydać, co wydała, więc mają zastrzeżenia. Będziemy wyłaniali, nie wiem jak to się stanie, prawdopodobnie będzie tak, że wyłonimy tą firmę, która nie wygrała. Tamto musimy odrzucić, ale unieważnimy przetarg, bo już jesteśmy po negocjacjach, oni tylko upuścili 200 zł w negocjacjach. Więc, drodzy Państwo, nie będziemy mieli tyle pieniędzy w budżecie, ale zobaczymy, jak się rozstrzygnie to. Tutaj pani mecenas na tym z kierownikiem referatu pracuje, więc jakie będzie rozstrzygnięcie, to jeszcze zobaczymy, proszę Państwa. I to by było tyle, jeżeli chodzi o zmianę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju. Pozytywna. Poproszę o opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Opinia pozytywna. Komisja Infrastruktury Komunalnej. Pozytywna. Komisja Oświaty. Pozytywna. I Komisja Rewizyjna. Pozytywna. Wszystkie komisje wydały opinię pozytywną. Otwieram dyskusję. Możliwość zadawania pytań, wyjaśnienia. Pan Zbyszek Ryba. Proszę bardzo. Panie Wójcie, mam tutaj pytanie, jeśli chodzi o tą modernizację sieci ciepłowniczej w Urzędzie Gminy. Te 155 tysięcy to jest to coś, co dokładamy do jakiejś kwoty, czy to jest tylko ta kwota, która wartość usługi będzie stanowiła? No bo tak powiem szczerze, 155 tysięcy to wydaje mi się, że za miesiąc będziemy dokładać do tego z 50 albo 70. Nie, drodzy Państwo, takie wpłynęły oferty. Dwie oferty wpłynęły i wybraliśmy tą najkorzystniejszą. Nie? Także znaczy to najtańszą. Najkorzystniejszą, czyli najtańszą, nie? Prawda? I także to w tej kwocie, bo to jest kwota brutto, tak? 120, tam 6 tysięcy chyba niecałe, Pani Mario, było netto, nie? Także takie są. Nie, powiem szczerze, dla mnie jest ta kwota gdzieś stanowczo za niska, chociażby dlatego, że jeżeli tam ma być 20 czy 30 grzejników i pompa o mocy 38 kW, no to patrząc na roboty, które dzisiaj płacimy po 200 000. Mam to uzgodnione, mówię, jestem pełen obaw, ale zapewniają mnie, tak będzie umowa do końca, żeby września to wymienić. Jeszcze czekają, dzisiaj telefonicznie rozmawiałem, czekają jeszcze na potwierdzenie, która firma będzie, nie? Prawda? Być może, że będzie jedna pompa, o jednej mocy, jako jedna, a może być kaskadowe połączenie trzech pomp. Ale jednej firmy, jednej marki wtedy? Tak, jednej firmy, jednej marki. Także, drodzy Państwo, ja muszę zaufać. Jest umowa, jest firma. Ja wiem, że to jest troszeczkę, okres się zbliża i ja jestem też nerwowy, ale, drodzy Państwo, tak wyszło. Ja przyznam szczerze, że powiem, że też zapomniałem. Bije się tu w piersi, że ten piec cieknie, nie? I tak przypomniało mi się ponad miesiąc temu, dwa miesiące temu i ruszyliśmy tutaj z rozważaniem, co zastosujemy, czy ekogroszek. A jak nie będzie ekogroszku, to czym urząd opalać? To wolę zainwestować już w pompę ciepła, tą energię. Być może, że później pomyślimy o fotowoltaice, ale wcześniej przystępujemy do termomodernizacji dachu. Także, drodzy Państwo, nie wiem, czy słuszną decyzję podjąłem z pracownikami, ale złotego środka nie ma, drodzy Państwo. Tylko dwie opcje były, nie? A ja się boję, że ekogroszku nie będzie i co wtedy i czym będziemy palić. Dziękuję.
Dziękuję. Pani Marzena Reclek, proszę bardzo. Panie Wójcie, jeśli chodzi o dotację do Gminnego Centrum Kultury, to ja rozumiem, że ona już jest przyznana, bo ona jest w ujęciu rocznym i że no nie będzie już potem zmniejszania tej dotacji, czy, bo nie bardzo to znaczy, rozumiem, nie. Bo to jest dotacja roczna na cały rok. To znaczy nie, te 15 tysięcy to jest zwiększenie tej dotacji rocznej, a 15 tysięcy tak. Więcej. No i już nie będzie zwrotu, nie. Pan wójt powiedział, że przyszłościowo w miesiącach następnych będzie jakiś zwrot, bo chciałam to wyjaśnić, nie będzie żadnego zwrotu, to jest po prostu dokładamy do tej dotacji rocznej Gminnego Centrum. Pan dyrektor zapewnił, że będzie szukał też oszczędności, żeby te wydatkowanie zmniejszyć w miesiącach jesiennych, bo teraz jest zwiększenie. No, tylko że tak jakby na ten moment te pieniądze są i to co dokładamy, to one... Proszę Państwa, no przecież my im nie zabierzemy, nie, no, tych pieniędzy, no ale no my szukamy oszczędności, no takie mamy tutaj plan, żeby po prostu teraz, bo jest taka potrzeba, są organizacje dożynek, są różne imprezy, które no, brakuje, drodzy Państwo, bo zobaczcie, co się na rynku dzieje. Każda firma podwyższa, za ochronę trzeba więcej zapłacić, za jakiś przewóz więcej, więc ale będzie oszczędności szukał, bo tych imprez będzie mniej w miesiącu listopadzie, grudniu. Nie, to właśnie nie tak mówicie. Właśnie o to mi chodzi. Nie, bo ja nie mam nic przeciwko temu, że ta kwota wzrasta, bo dla mnie jest zrozumiałe, że inflacja zrobiła swoje i że te usługi są znacznie wyższe niż tutaj pan dyrektor zakładał. To jest dla mnie zrozumiałe, tylko pan wójt powiedział, że będzie zwrot, a ja uważam, że zwrotu nie będzie. Bo nie, bo to jest dotacja... W cudzysłowie zwrotu, no może się źle wyraziłem, drodzy Państwo. Oszczędności. Staramy się szukać wszędzie oszczędności, bo koniec roku będzie okrutny. No. Nie tyle. Dobrze. Tak dziękuję się bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać jakieś pytanie odnośnie zmiany uchwały budżetowej? Jeżeli nie ma, przejdźmy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6 porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 32/274/2021 Rady Gminy Cewice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cewice na lata 2022-2034. Panie Wójcie, poproszę o przedstawienie projektu uchwały i wyjaśnienie. W załączniku nr 1 dokonano zmian dla roku 2021 i dostosowano wartości dochodów i wydatków do zmian, które zostały wcześniej uchwalone w uchwale budżetowej. Natomiast dla 2023 roku wprowadzono, zwiększono dochody i wydatki o kwotę dofinansowania, którą otrzymaliśmy w ramach Polskiego Ładu na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w Cewice. Czyli zwiększamy kwotę wydatków majątkowych i kwotę dochodów majątkowych o tę samą kwotę. Natomiast w załączniku numer 2, tam gdzie mamy przedsięwzięcia wyszczególnione, mamy poniższe zmiany, czyli wprowadzamy właśnie to nowe przedsięwzięcie rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Zielonej w Cewicach i dokonano zmiany w limitach wydatków na następujące przedsięwzięcia. Budynek administracyjny i pomieszczenia gospodarczo-garażowe, o czym wójt wcześniej mówił, przesunięcie tego zmniejszenia, które jest w tym roku 812 958 zł, czyli ta kwota zwiększa limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku. Zwiększamy też limit wydatków na budowę cmentarza komunalnego, czyli wzrost o 728 tysięcy zł. I budowa świetlicy wiejskiej miejscowości Unieszyno zwiększono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 24 292,50 zł. Czyli to jest to, o czym też wójt mówił w zmianach do budżetu. To jest na opracowanie dokumentacji projektowej, która nie została wykonana w ramach niewygasających wydatków 2021 roku. I też zmniejszamy limit wydatków na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Pieski. Jest o kwotę zmniejszenie 119 tysięcy złotych, a to wynika z rozliczenia podatku VAT. To są wszystkie zmiany. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisję Rady Gminy, Komisja Budżetu i Rozwoju. Opinia pozytywna. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Opinia pozytywna. Komisja Infrastruktury Komunalnej. Pozytywna. Komisja Oświaty. I Komisja Rewizyjna. Pozytywna. Opinie komisji są pozytywne. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przejdźmy do podjęcia uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, poproszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7 porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego. Panie Wójcie, poproszę o przedstawienie projektu uchwały i wyjaśnienia. Proszę Państwa, w katalogu nauczycieli specjalistów pojawiają się dodatkowe nauczyciel specjalista o nazwie pedagog specjalny i zachodzi też konieczność ustalenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin na tym stanowisku, ponieważ to jest w kompetencji Rady i tutaj proponuję, aby dostosować do takich, do pedagoga, psychologa, logopedy i terapeuty pedagogicznego w tym samym wymiarze, czyli w wymiarze 22 godzin. Jeżeli Państwo uważają inaczej, poproszę o argumentację i ewentualną zmianę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Oświaty. Opinia pozytywna. Opinia pozytywna. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, wyjaśnić jakieś niejasności? Nie widzę. Przejdźmy w takim razie do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o wciśnięcie stosownych przycisków. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 8 porządku obrad. Przypomnę, że to jest punkt po zmianach. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy Cewice oraz od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Panie Wójcie, poproszę o przedstawienie projektu uchwały i wyjaśnienie. To, co mówiłem podczas zmian do obrad, tutaj jest propozycja, aby wydzierżawić dotychczasowemu dzierżawcy na okres kolejnych 5 lat do rolniczego wykorzystania. To jest działka rolnicza w Popowie, 2107 metrów kwadratowych. Ja uważam, że jest to zasadne, aby dotychczasowy dzierżawca, rolnik dalej to wykorzystywał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Komunalnej. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wszystko jasne. W związku z tym przejdźmy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Poproszę o głosowanie. 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Uchwała przeszła jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad to punkt 8a, również dodany. O treści. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy Cewice oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tejże umowy. Panie Wójcie, w dwóch słowach myślę, że tylko przypomnę. Wcześniej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystąpił do gminy Cewice, aby wydzierżawić teren pod budowę stacji meteorologicznej. Znalazł takie dogodne miejsce, jeździliśmy po gminie, w Bukowinie, bo to musi być odpowiedni teren płaski, niezalesiony, więc uważam, że możemy tutaj wyjść naprzeciw na 10 lat oczywiście, no bo to jest taka długoterminowa
inwestycja przez nich. Zapewnili nas panowie, że możemy też z tych danych meteorologicznych, też gmina może będzie mogła nieodpłatnie korzystać. Także uważam. Oczywiście stawka będzie ustalona, także to jest odpłatnie, nieodpłatna dzierżawa. Chcieli mnie bezczynszowo, że tak powiem, no ale ja tutaj się nie zgodziłem, no jakoś tam choćby symboliczną kwotę dojazdowa do nieruchomości gruntowej. Właściciel miał na 3 lata, prosił kolejne 3 lata dzierżawy, także jest to zasadne, aby mógł tam dalej korzystać z tej drogi dojazdowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Komunalnej. Opinia jest pozytywna. Czy zapytania co do tejże dzierżawy? Nie widzę. Przejdźmy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, poproszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 10 porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Cewice. Panie wójcie, poproszę o przedstawienie projektu uchwały i wyjaśnienia. Drodzy państwo, te pierwsze punkty, dwa, co były wykreślone, to sobie dałem poprawkę, to właśnie chodzi o teren właśnie z tym oczkiem wodnym, to była jedna działka, to była droga dojazdowa, a drugie to był ten teren z oczkiem wodnym. No i niestety zgodnie z prawem nie możemy, być może, że się tutaj prawo zmieni, to będziemy to dalej kontynuować. Natomiast, proszę państwa, pierwsze 5 punktów to są nieruchomości, które są tutaj w Cewicach w wyniku podziału na osiedlu młodych przy naszej nowej zbudowanej drodze. Także to są działki budowlane, to będziemy tutaj, jeżeli państwo wyrażą taką zgodę, w formie uchwały będziemy przeznaczać je do przetargu i do sprzedaży. Natomiast kolejne dwie działki, te ostatnie dwie działki, numer 241, to są działki inwestycyjne za naszym gimnazjum. Też myślę, że może się ktoś znajdzie, aby kupił tę działkę i jakąś inwestycję tam powstała. Jedna już, przypomnę, że tam już działka, część była 2500 metrów sprzedana pod działalność usługową. Także może się uda nam to sprzedać. Choć nie ukrywam, że jest teraz, drodzy państwo, zastój z zakupem takich działek inwestycyjnych, ale no musimy spróbować. To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju. Opinia pozytywna. Dziękuję. Opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej. Opinia również pozytywna. Otwieram dyskusję. Można składać zapytania. Nie widzę. W związku z tym przejdźmy do podjęcia uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, poproszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11 porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Cewicach, to jest działka numer 69/7, obręb Cewice, na rzecz użytkownika wieczystego. Panie wójcie, poproszę o wyjaśnienie. Proszę państwa, dotychczasowy użytkownik wieczysty wystąpił z wnioskiem o wykup. Teraz sprawa dopuszcza, aby wykupić na własność wieczystą dzierżawę. On oczywiście ma prawo pierwokupu. To jest działka tutaj naprzeciwko gminy nasza. Także jak najbardziej jesteśmy za tym, aby sprzedać temu właścicielowi po określonych cenach zgodnie z ustawą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju. Pozytywna. Pozytywna opinia. Opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej. Pozytywna. Również opinia pozytywna. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos?
Ja panie wójcie mam pytanie, czy ta działka, ona będzie podlegała wycenie przez rzeczoznawcę, czy to jakieś przepisy regulują? Tak, tutaj macie państwo napisane, że na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej i użytkowanej wlicza się kwota równa wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określona według stanu na dzień sprzedaży. To jest artykuł 69 w gospodarce nieruchomości. Także będzie też wycena. Też będzie wycena. Jasne. Dziękuję bardzo. Czy jakieś zapytania jeszcze? Nie widzę. Przejdźmy do podjęcia uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 12 porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. Poproszę panie wójcie o przedstawienie projektu uchwały i wyjaśnienia. Proszę państwa, tutaj jest najbardziej kontrowersyjna ta służebność gruntowa. Ja to z państwem omawiałem tutaj na posiedzeniu przedsesyjnym. No i drodzy państwo, muszę do rady wystąpić z wnioskiem, ponieważ ten temat już jest od kilku lat omawiany i tutaj próbowano podział robić nieruchomości gruntowej. Geodeta odstąpił od tego, pamiętam, kilka lat temu. Teraz wraca tutaj z powrotem temat. Czy jest to zasadne? Nie wiem, czy no jest kontrowersyjne. Zobaczcie państwo, z naszą działką tutaj tylko tym trójkącikiem łączymy się jak gdyby stykiem. No, na dole, drodzy państwo. Zobaczcie, no o właśnie tutaj, gdzie jest strzałka. No to jest, drodzy państwo, takie kontrowersyjne, ale drodzy państwo, no poprosiłem tutaj o opinię rady, no i państwo zadecydujecie, czy jest to zasadne udzielić tej służebności. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Komunalnej. Negatywna. Opinia jest negatywna. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać w tej kwestii głos? Nie widzę. Myślę, że przy takiej opinii i dyskusji, która odbyła się na spotkaniu przedsesyjnym, temat jest znany radnym. W związku z tym przejdźmy do głosowania. Zapytuję, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tejże uchwały. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała nie przeszła jednogłośnie. W związku z tym, z taką, a nie inną motywacją. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 13 porządku obrad. To podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą Lęborski Związek Powiatowo-Gminny. Panie wójcie, poproszę o przedstawienie projektu uchwały i wyjaśnienia. Proszę państwa, po kilku naradach gmin z powiatu lęborskiego i z powiatem Lęborg. Wszyscy tutaj wodarze doszli do wniosku, aby śladem innych powiatów powołać Związek Powiatowo-Gminny. Dlaczego? Daje to duże możliwości w ramach Polskiego Ładu zdobycie funduszy zewnętrznych na inwestycje takie ogólne, drogowe. No, jest szereg pomysłów, drodzy państwo. Śladem powiatu słupskiego wchodzimy w to. Regulamin stworzony, wojewoda zaakceptował nam ten regulamin, tylko teraz kwestia podjęcia uchwały. Będzie wkrótce prawdopodobnie nabór do Polskiego Ładu, więc jutro mam naradę w starostwie, jakie zadania, o jakie środki, o jakie zadania możemy aplikować w ramach Polskiego Ładu. I także myślę, że warto spróbować, abyśmy w takie partnerstwo weszli, żeby no po prostu dla naszej gminy i powiatu pozyskać większe środki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju. Pozytywna. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Opinia pozytywna. Komisja Infrastruktury Komunalnej. Pozytywna. Komisja Oświaty. Pozytywna. I Komisja Rewizyjna. Wszystkie opinie są pozytywne. Czy ktoś z państwa radnych chciałby dopytać, zapytać, złożyć zapytanie odnośnie
tego projektu uchwały. Temat jasny, omówiony na spotkaniu przedsesyjnym również. W związku z tym przejdźmy do podjęcia uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Poproszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 14 porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą Lęborski Związek Powiatowo-Gminny. Panie Wójcie, poproszę o wyjaśnienia. Państwa, no, przyjęcie tej uchwały, zawiązanie Związku Gminnego, Gminno-Powiatowego, no, rodzi się z tym, że trzeba przyjąć statut. Ten, drodzy Państwo, statut też wzorowaliśmy się w dużej mierze statutem z gminy z właśnie powiatu słupskiego, gdzie oni już to wdrożyli i już aplikują o środki, już pierwsze dofinansowania otrzymali, drodzy Państwo. Na razie ustaliliśmy, że składki, no, wiąże się oczywiście to ze składkami, drodzy Państwo, to nie jest tak, że każda organizacja, każdy związek, no tak jak jesteśmy w lokalnej grupie działania, też musimy płacić składki na utrzymanie. Drodzy Państwo, ale na razie ten temat jak gdyby nie podejmujemy, ile będzie, jak będziemy partycypować w opłatach. No wiadomo, że zostawiamy sobie ten na przyszły rok. No ktoś musi prowadzić biuro, wiadomo, to jest duży związek, musi być księgowa, nikt nie podoła tego z urzędu prowadzić, nie? Ale to będziemy na tym dyskutować, ale myślę, że w sumie to i tak nam będzie się opłacać, żeby pozyskiwać większe środki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju. Opinia pozytywna. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Opinia pozytywna. Opinia Komisji Komunalnej. Opinia Komisji Oświaty. I poproszę Komisję Budżetu i Rozwoju. Wszystkie komisje wydały opinię pozytywną. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze dopytać w sprawie tego regulaminu? Nie widzę. Przejdźmy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 15 porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Cewicach oraz ustalenia stawek opłat z tytułu korzystania z cmentarza. Panie Wójcie, poproszę o przedstawienie projektu uchwały. Regulamin cmentarza praktycznie się nie zmienia. Zmienia się jedna stawka, która nie była regulowana od 3 lat. To jest za grób ziemny z wysokości 200 na 300 zł. To jest jedyna składowa. Pozostałe składowe, jak Państwo widzicie, zostają te same. No niestety, drodzy Państwo, jest to obsługa nam rośnie. No, koszty rosną utrzymania cmentarza, zresztą jak wiecie Państwo, wszystkiego. Nie? Więc musimy, no niestety, ale musimy, żeby utrzymać stabilność finansową gminy, no to musimy utrzymać w ryzach też te stawki, opłaty, czy zamieszkanie komunalne, niedługo będziemy opracowywać podwyżki. No drodzy Państwo, bez tego się nie da. Także kolejną regulacją, Szanowni Państwo, na pewno będzie wtedy, nastąpi to wówczas, kiedy już wybudujemy kolumbarium i trzeba będzie ustalić stawki za no, pochówek w kolumbarium. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju. Pozytywna. Opinia pozytywna i opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej. Pozytywna. Również jest to opinia pozytywna. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę Państwa, ja chciałbym tylko poinformować, że nasze dzisiejsze głosowania i dyskusja, one są tutaj tak może nikłe, aczkolwiek zaufajcie nam Państwo, że na spotkaniach przedsesyjnych rzeczywiście te uchwały są bardzo wnikliwie analizowane i czytane i tak jak Pan Wójt powiedział, może regulamin cmentarza, odnosząc się do tej uchwały, nie uległ znacząco zmianie, ale są tam drobne poprawki, na które tutaj zwróciliśmy uwagę.
one są bardziej przyjazne dla tych korzystających z cmentarza. Myślę, mam tutaj na myśli przede wszystkim tych, którzy, że tak powiem, swoich najbliższych tam żegnają. I one są bardziej precyzyjne. Myślę, że też ten regulamin jest bardziej korzystny właśnie dla nas, mieszkańców, którzy będą musieli tam z tego kiedyś skorzystać. Także pomimo braku tej dyskusji, to informuję, że tutaj radni się nad tym dość mocno pochylili i zczytali również ten regulamin, także dziękuję za to bardzo. Skoro nie ma pytań więcej, to chciałbym, żebyśmy przeszli do podjęcia tejże uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tejże uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 16 porządku obrad to sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy i informacje wójta. Panie wójcie, proszę bardzo. Proszę państwa, na obecną chwilę, na moją wiedzę, nie mamy zastrzeżeń z organów nadzorczych co do uchwał, publikacji uchwał, tak panie Litko? Plan zagospodarowania przestrzennego jest opublikowany, także wojewoda nie ma zastrzeżenia i to jest bardzo ważne. Nie pomyślmy na gminy. Drodzy państwo, jeżeli chodzi o informacje, no mam kilka takich informacji i może tak. Zacznę od tego, że firma Gryf wypowiedziała nam umowę na zakresie przewozów autobusowych tych wewnętrznych. Czym podyktowane? Nierentownością przewozów. Drodzy państwo, i ja się z tym zgadzam. Bo jak państwo na poprzedniej sesji udokumentowałem, to że naprawdę bardzo mała liczba osób korzystających. Drodzy państwo, ja wiem, że można kogoś ukrzywdzić, że osoby czy starsze, czy potrzebujące raz na miesiąc potrzebują pojechać. Ale drodzy państwo, naprawdę żadna firma nie chce dokładać pieniędzy do tego interesu i my, gmina też. My zakładaliśmy, że będzie nas to kosztować rocznie ponad 70 tysięcy. Drodzy państwo, ja widzę, zresztą państwo też zauważacie, dwa autobusy wielkie pędzą, wiozą powietrze. Ja wiem, że państwo, polskie, rząd, wojewoda dokłada do tego interesu 3 złote, my złotówkę. Ale drodzy państwo, no, jest to naprawdę na obecne czasy nierentowne. No i firma zdecydowała, że wypowie umowę. No my nie mamy innego wyjścia. Taka umowa jest tutaj przez panią prawnik Olgę przygotowana. Będziemy rozwiązywać tą umowę. Niestety, no tak to się dzieje, drodzy państwo. Kolejna sprawa, nabór z PROW-u jest na drogi gminne. Mamy PFU na drogę na Myśliwską, Spokojną i Topolową. Do końca września składamy aplikację o budowę tej drogi, o środki. Kolejny, drodzy państwo, też Fundusz Dróg Samorządowych ogłosił nabór do 29 sierpnia bodajże jest termin składania wniosków. Tam jest troszeczkę utrudnione, bo musimy mieć w momencie uzyskania rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie, musimy mieć pozwolenie na budowę. Drodzy państwo, zadecydowaliśmy, że ulice w Łebuni ulice która to jest Polna i ta druga rodzinna. Damy do dofinansowania i będziemy rodzinna i spokojna. Polna wykreślona. Bo tą jedną musimy, no niestety, drodzy państwo, że tak powiem brzydko, wyrzucić ją z projektu, bo ponieważ tam musi być z RID-em. Tam są prawa własności i tak dalej. To potrwa co najmniej 9 miesięcy. Nie zdążymy. Żaden projektant nie chce się tego. Pamiętacie państwo, chcieliśmy PFU zrobić na te. Nikt się nie zgłosił, po prostu to projektanci się obawiają, że to za krótki termin jest, a za długa procedura.
i za utrudniona. Więc żeby mieć szansę powodzenia i zrobić ten projekt, już rozmawiamy z projektantem, żeby tutaj nam jak najszybciej zrobił ten projekt, żebyśmy się wyrobili w przeciągu 9 miesięcy. Akurat właśnie dzisiaj przyszła wstępna promesa na te zadania. Czyli mamy od dnia dzisiejszego 9 miesięcy na wyłonienie przy wykonawcy w formie przetargu. Także to jest naprawdę, drodzy Państwo, jest tak utrudnione wszystko, no ale tutaj pracownicy nie poszli na urlopy, tylko pracują, żeby sprostać temu zadaniu. Tak będę po kolei. Proszę Państwa, 11 sierpnia jest jubileusz naszych par życia małżeńskiego, jest 21 par. Odbędzie się ta ceremonia w Gminnym Centrum Kultury Filia w Maszewie, ponieważ tam jest sala większa, no i nie ma schodów. Osoby starsze muszą po tych schodach się wdrapać do góry. Tam uważamy, że tak zadecydowaliśmy to wspólnie, że będzie ta uroczystość tam, za co serdecznie zapraszam wszystkich, ponieważ radni i sołtysi, z których jubilaci są z tych terenów, na pewno już dostaliście od pani kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zaproszenie, ale ja zapraszam też wszystkich radnych, kto sobie życzy przyjść, uczestniczyć w tej uroczystości. Także ona będzie na 16:30 w Maszewie. Proszę Państwa, dałem Państwu, sołtysom i radnym, ogłaszamy taki nabór na wnioski Ciepłe Mieszkanie. Tam jest termin chyba do 10 września bodajże składanie wniosków. Gmina oczywiście jest tym organem, który będzie sporządzać, przyjmować te wnioski od mieszkańców. Nie, to jest kolejne, zobaczcie Państwo, kolejne zadanie dla gminy. Kosztem naszych tutaj zasobów. No, pracowników się nie zwiększa, ale zadań co chwilę dochodzi. Ale no, to jest, robi się dla mieszkańców, więc żebyście rozpropagowali to wśród mieszkańców. My będziemy jeszcze na swoje strony internetowe dawać ogłoszenie, ale za pośrednictwem Państwa to też na pewno dotrze do mieszkańców. Kamieniec zostawię na koniec. Proszę Państwa, 28 sierpnia są dożynki gminne u nas. W Gminnym Centrum Kultury, które już Państwa wszystkich serdecznie zapraszam. Oczywiście nie wysyłane są zaproszenia do radnych, do sołtysów, bo my jesteśmy tutaj gospodarzami. Nie będziemy się sami nawzajem zapraszać. Ja już Państwa zapraszam na uczestnictwo w tych dożynkach. 28 sierpnia rozpoczyna się mszą świętą o godzinie 13 tutaj w Cywicach, w kościele parafialnym. 11 września są dożynki w Krępie Kaszubskiej. Organizuje to Nowa Wieś, powiatowe dożynki, na co też Państwa już serdecznie zapraszam. Jeszcze tych zaproszeń nie ma, pewnie Pani Starosta będzie indywidualnie wysyłać zaproszenia, ale ja już w imieniu Pani Starosty też zapraszam na te dożynki do Krępy Kaszubskiej. Co to ja chciałem jeszcze? Proszę Państwa, ważna informacja, bo komisja rewizyjna wystąpiła tutaj o wszczęcie kontroli w zakresie komisji alkoholowej, tak? Mam taką serdeczną prośbę. Nie będę do Was pisał pisma, ale prosiłbym po 22 zmienić ten termin kontroli z tego tytułu, że przewodnicząca komisji, pani sekretarz, jest na urlopie. Także będzie dopiero. Tak, no ale mówię Państwu, że no jest Pani sekretarz na urlopie, przez 3 tygodnie będzie dopiero po 22 w pracy, więc prosiłbym, bo ona jest ładna, wszystkie dokumenty Pani Przewodnicząca posiada, czyli sekretarz i zastępca wójta jednocześnie. To jest długi okres, czas kontroli, także spokojnie. Proszę Państwa, i teraz kluczowa sprawa naszych wysypisków w Kamieńcu. Drodzy Państwo, no, jak wiecie, temat jest burzliwy, w mediach słyszycie, torpedowany jestem praktycznie codziennie w różnych mediach o różne sprawy, właśnie jaki jest to postępowań. Jak wiecie Państwo,
uczestniczyłem w rozmowie na moją prośbę. Pan minister Ozdoba, wiceminister w Ministerstwie Klimatu przyjął mnie na rozmowę w tym zakresie. Zwracałem się w formie pisemnej do wszystkich organów, do pana premiera, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, do wnioski do prokuratury sporządziłem o popełnienie przestępstwa przez współwłaścicieli spółki. Drodzy Państwo, powiem tak, firma najprawdopodobniej się rozmywa. Dzisiaj pan pełnomocnik, który nas pewnie ogląda i który pamiętacie na jednych sesji kilka lat temu zapewniał, jak to będzie fajnie i cudownie, pewnie teraz śmieje się nam wszystkim w twarz, mi też, nie? Także ja go tak pozdrawiam za jego oszustwa i kłamstwa, prawda? Który to wprowadził i wiele kłopotów zrobił dla nas, dla mieszkańców. Oczywiście widzicie Państwo, co piszą. Winny jest wójt, czy były wójt, czy ten. Drodzy Państwo, nikt nie jest winien temu. Jest luka w prawie, kiedy masę firm w Polsce korzysta z tej luki prawnej. Gromadzi odpady, teren prywatny, gdzie ani wójt, ani urzędnicy, ani rada nie ma prawa wejścia na teren prywatny. I korzystają z tej luki prawnej, z możliwości takich nachapania się, powiem brzydko, kupę kasy za to, ściągając odpady za granicę. Powinno być prawo ustalone na szczeblu centralnym. Tutaj już gminy nie są władni na tym, a złodziej, a może dostał łapówkę, prawda? Drodzy Państwo, oczywiście, tak jak mówiłem, dwa wnioski złożyłem do prokuratury, które mi posądzono na Facebooku, że uzyskałem korzyści majątkowe za przyzwolenie składowania. Byłem już przysłuchiwany w tej sprawie i, drodzy Państwo, powiem szczerze, nie odpuszczę. Nie szargałem swojego dobrego imienia przez tyle lat, mam 57 lat i nie pozwolę na to, żeby ktoś mnie posądzał o przestępstwo. Jestem osobą publiczną i na to nie pozwolę. I nie jest to nie wina ani poprzedniego wójta, ani poprzednich radnych, ani moja, ani tutaj radnych. Bo, drodzy Państwo, wina jest systemem. Oczywiście staram się w tej kwestii poradzić i tutaj z panią mecenas, z panem mecenasem Patrykiem byliśmy też w ministerstwie. Rozmowa była, powiem Państwu, że owocna i taki podbudowani jesteśmy, przepraszam, tym spotkaniem. Pan minister zadeklarował też to, co pisaliśmy w informacji publiczną, że zajmie się tą sprawą, że pomoże uzyskania dofinansowania. Już uzyskałem zwrotne pismo z kancelarii premiera, który wskazuje, że to wojewoda powinien wystąpić o środki. Drodzy Państwo, ale ja muszę postępowanie zakończyć. W dniu wczorajszym wydałem decyzję o pod rygorem natychmiastowego usunięcia odpadów firmy Biofur. Oczywiście doręczam to na płot, bo wszyscy, bo firma Biofur wypowiedzieli mi pełnomocnictwa, kancelaria. Czyli nie ma praktycznie komu doręczyć, tylko na adres spółki, prawda? Czyli na płot w Kamieńcu się mogę doręczyć to. Ale, drodzy Państwo, żeby wprowadzić postępowanie zastępcze i starać się o środki, ja muszę to postępowanie, które leży w gestii włodarza, przeprowadzić. Czyli musi się decyzja uprawomocnić, muszę ocenić, że ona jest nieskuteczna w wykonaniu i wtedy dalej postępować. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że mi się uda, bo właśnie takie organy, tutaj mówię publicznie, muszę podziękować to panu ministrowi Millerowi, gdzie zwróciłem się o pomoc, pomógł mi w ustaleniu spotkania właśnie w ministerstwie. W przeciągu kilku dni z państwa mecenasami udaliśmy się do Warszawy na spotkanie. Oczywiście w tym czasie, kiedy siedzieliśmy na naradzie, wybuchł pożar w Kamieńcu. Także... Ale, drodzy Państwo, jest to naprawdę... Dużo mi to zdrowia też kosztuje, ale ja sobie poradzę. Mimo tych wszystkich... Bo są osoby, które się cieszą z tego, drodzy Państwo, że coś się nie udaje. Zobaczcie Państwo wpisy na Facebooka. A może to złodzieje i tak dalej, a przyzwolili. Drodzy Państwo, to są osoby nam znane, które nie chcą, żeby nam się coś udawało, żebyśmy pozyskiwali środki. Zobaczcie Państwo, jest taki ranking dochodu na jednego mieszkańca. GUS się ukazał. Jesteśmy na 2000 którymś tam miejscu. Drodzy Państwo, a pozyskujemy takie środki i robimy milionowe inwestycje. 15-milionowe inwestycje, 18-milionowe inwestycje w danym roku. Z takiego rankingu dochodu do jednego mieszkańca, gdzie mamy 1000
600 chyba, czy 1300 zł dochodu na jednego mieszkańca. Oczywiście nie jesteśmy na ostatku, bo ostatni w rankingu tam jest 500 ileś złotych na jednego mieszkańca. Nie jest u nas tak źle, ale im też nie jest dobrze, prawda? Ale staramy się robić i oczywiście są osoby, które nam tu źle życzyły, a szczególnie mniej, no mogliby dać nam się, żeby tylko tak nie wypada im publicznie, prawda? No ale drodzy Państwo, tak to bywało, jest i będzie. Ja sobie poradzę z radą, tutaj sobie poradzimy, bo jak widzicie Państwo, tyle lat sobie radzimy i jakoś idzie to w dobrym kierunku. No nie wszystko się udaje, drodzy Państwo. No tutaj spotkał taki los, ale powiem Państwu, że w Polsce jest wyliczenie, żeby usunąć wszystkie odpady w całej Polsce, nielegalne składowiska, ja mam taką mapę, to jest 25 miliardów złotych, drodzy Państwo. Także to nie jest odosobniony przypadek. Poruszyłem to nawet kwestię podczas spotkania z panem premierem w starostwie, gdzie byliśmy właśnie z panem przewodniczącym i tutaj też ze starostą ten temat poruszyliśmy. Także, drodzy Państwo, no, dotarłem już do najwyższych władz państwowych. Jeszcze mi zostaje tylko Komisja Europejska, Ursula von der Leyen, jakby tu przyjechała. Nie? Zresztą pan minister powiedział mi, że jest skłonny tutaj przyjechać. Przy okazji zaprosiłem go, żeby się zapoznał ze stanem faktycznym. I to, drodzy Państwo, jest takie budujące, że nikt mi nie zostawia tutaj na lodzie, no martw się sam i tego. Przedstawiłem budżet gminy, że nie jesteśmy w stanie wykonać tego postępowania zastępczego, jakie są dochody bieżące, jakie są wydatki majątkowe, przykładowe wydatki na szkolnictwo, ile. No i oczywiście przyznał mi rację pan minister, że no, gmina nie jest w stanie tych środków przeznaczyć na usunięcie tych odpadów. Mam nadzieję, że aczkolwiek no, zabezpieczenie przeciwpożarowe to leży w naszej gestii i wszystko robię, żeby tu się zabezpieczyć. Wnioskowałem też o sfinansowanie ciężkiego sprzętu poprzez starostwę do pana wojewody. No to, co mogę zrobić. Właśnie te przepusty po drogach wojewódzkich to jest owoc tego, że podejmujemy działania. Nie? Drodzy Państwo, ja się też spowiadam na policji, na prokuraturze, ze wszystkiego jakie działania podejmuję. Nie? Ale ja sobie wspólnie tutaj myślę, że z wami poradzimy. A to, że ktoś tam akurat twierdzi się, cieszy, że powinno być inaczej, czy jest czyjaś tam wina, to jest druga sprawa. Także proszę Państwa, jeżeli mówimy o budżecie, tutaj wspomniałem, to pani Marzena mówi, że czy będą zwracać wiece. Czyli właśnie chodzi mi o to, że... Nie, drodzy Państwo, ja mówię ogólnie, może się tutaj źle sprecyzowałem swoją wypowiedź, natomiast chodzi o to, żeby szukać oszczędności. Zobaczcie Państwo, co się dzieje. Ile my prowadzimy inwestycji, one będą owocować, to będzie skutek budżetu przyszłego rocznego. My musimy naprawdę taktownie podejść tutaj i długo poświęcimy czasu na opracowanie budżetu, bo drodzy Państwo, te dochody są ograniczone, stają się. Wczoraj chyba, czy w dzisiejszej poczcie Elwos zwraca się o renegocjację umowy na wywóz odpadów z tego względu, że ceny paliwa wzrosły, drodzy Państwo. Wszyscy chcą więcej. Dokładamy do każdej inwestycji, do każdego zadania setki tysięcy złotych, drodzy Państwo. Ale musimy zrealizować te zadania, na które dostaliśmy pieniążki, dofinansowania. No, chyba grzechem by było zaniechać takich pieniędzy, załóżmy budowa szkoły, gdzie w Siemierowicach 85% dofinansowania. Gdzie na kanalizację deszczową, drodzy Państwo, dostaliśmy 98% dofinansowania, 2% wkładu własnego. Oczywiście pewnie te środki będą większe, bo suma summarum no, ten koszt wzrośnie, ale to i tak jest naprawdę, naprawdę korzystne. Także chciałbym Państwu tylko jeszcze przytoczyć, jakie prowadzimy postępowania, żeby Państwu zobrazować, ile jest zadań. Budowa skateparku w Cewicach. To, co Państwu mówiłem, złożono odwołanie do KIO. Zobaczymy, jak się postępowanie potoczy. Montaż pompy ciepła w Urzędzie Gminy w Cewicach. Też trzeba przygotować umowę. Kolumbarium. Umowa podpisana będzie 8 sierpnia z wykonawcą. Inspektor nadzoru do kolumbarium. Też trzeba postępowanie prowadzić i 3 sierpnia
będzie podpisane, zaczęło się postępowanie 3 sierpnia. Dostawa komputerów w ramach projektu tych popegeerowskich, drodzy Państwo, też wyłoniliśmy wykonawcę, ale musimy jeszcze, będzie podpisanie, planowany termin podpisania umowy sierpnia i 2 miesiące dostawa, także później umowy z beneficjentami, także, drodzy Państwo, w październiku pewnie będziemy przekazywać te komputery. Musimy wykonać też jeszcze diagnozę cyberbezpieczeństwa w ramach cyfrowej gminy, bo przystąpiliśmy do programu Cyfrowa Gmina i dostaliśmy na to dofinansowanie. Natomiast, drodzy Państwo, musimy wykonać taką diagnozę, bo to też w ramach takiego przetargu, umowy z wykonawcą, będzie to w dniu 22 lipca podpisane. I wtedy dostawa sprzętu na realizację, rozpisanie będzie we wrześniu 2020. Rozbudowa szkoły w Świerowicach, na której dostaliśmy też dofinansowanie. Jutro ogłaszamy przetargi, rozpisujemy postępowanie. To jest bardzo pilne, bo to jest dość kosztowna inwestycja i bardzo nam zależy, o której tyle lat tutaj ja jako radny i część poprzedniej kadencji zabiegaliśmy. Teraz się udało 85% dofinansowania uzyskać. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego na to właśnie zadanie budowa szkoły w Siemierowicach. Drodzy Państwo, na samych inspektorów potrzeba nam około 600 tysięcy. Drodzy Państwo, na jedno zadanie. Inspektor zastępczy to jest taki, który trzyma wszystko w ryzach, drodzy Państwo. Każdego inspektora, które są w tym zakresie, jeden inspektor zastępczy, który trzyma to w ryzach, ale po prostu ja nie jestem w stanie, ani pracownicy tego wszystkiego spiąć. Musi być taka osoba, koszty nam troszeczkę wzrosną, ale drodzy Państwo, to jest zbyt poważna inwestycja, żeby sobie bagatelizować, bo to są duże środki. Świdlica Woskowo, rozpisanie około 11 sierpnia będzie przetargu, jak również inspektora 16 sierpnia też musimy rozpisać. Świdlica Łomiszyno 12 sierpnia rozpisujemy i inspektora na tą budowę. Termomodernizacja ośrodka zdrowia, mamy na ten cel też, proszę Państwa, kwotę. I nie możemy do tej pory znaleźć osoby, która by nam zrobiła taki zestawienie, czyli kosztorys, albo zakres rzeczowy, że tak powiem, co wchodzi. Drodzy Państwo, nikt nie chce. No, my zwiększamy kwotę i szukam takich osób. Z jednym już tutaj z projektantem rozmawiałem, być może, że się podejmie. Remont ośrodka wewnętrzny, na które mamy 500 000 z ochrony zdrowia, to covidowskie tak zwane pieniądze, które też chcemy wewnątrz przeznaczyć i zrobić to, no co prawda dwa zadania, ale jakby takie zintegrowane. Dowóz dzieci do placówek, postępowanie w toku jest. Termomodernizacja dachu w urzędzie gminy, rozpisanie 19 sierpnia, planujemy przetargi. To co mówiłem, opracowanie PFU, nadal kanalizację deszczową, rozpisanie 22, rozpisanie w sierpniu. I budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonej w Cewicach, zaprojektuj i wybuduj. Po wykonaniu PFU rozpisujemy gdzieś wrzesień, październik. Dostawa sprzętu do siłowni wewnętrznej GCK. Rozpisanie wrzesień to dostaliśmy w ramach pieniędzy unijnych. Opracowanie dokumentacji do budowy dróg w Wybuni, Urydzie Spokojna, Rodzina i Spokojna. Też na sierpień zaplanowane. No i ta termomodernizacja budynku w Bukowinie to też spocznie na nas, drodzy Państwo. Zobaczcie Państwo, robi to jedna osoba. Jak wiecie Państwo, osoba z inwestycji pani odeszła do korzystniejszej pracy czy z innych powodów, no ale i zajmuje się to pani Małgorzata Wydrzyńska, która pełni obowiązki kierownika i ona opracowuje specyfikacje, zakres rzeczowy i ogłasza przetarg. Drodzy Państwo, to jest nie poszła dziewczyna na urlop.
naprawdę i tutaj trzeba to docenić i ja to doceniam naprawdę, że pracownicy sezon urlopowy każdy chce wypoczywać. A tutaj no nie można tego zaniechać, dziewczyny zostały, po godzinach zostają, pracują, nawet w soboty opracowują, żeby się wyrobić z tyloma zadaniami, drodzy Państwo. Tyle zadań spoczywa na nas, ale musimy temu sprostać. Dobrze, już się chyba za dużo nagadałem o zachęcie. Także jeżeli macie Państwo pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Wójcie za tę informację. Punkt 17 to informacje przewodniczącego Rady. Proszę Państwa, na moje ręce wpłynęły opinie Komisji Infrastruktury Komunalnej, Inwestycji Rolnictwa i Chronienia Środowiska następującej treści. Pierwsza, odnośnie pisma numer ZGN 6840.2.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku dotycząca sprzedaży gruntu, to jest działki numer 22 w Popowie, komisja wydała opinię pozytywną pod warunkiem wykupu działki dojazdowej numer 24. Ponadto komisja proponuje powrócić do tematu sprzedaży wyżej wymienionej działki po wznowieniu znaków granicznych. Tożsamą opinię wydała również na swoim posiedzeniu Komisja Budżetu i Rozwoju. Kolejna opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej to w kwestii pisma numer ZGN 6845.12.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku dotycząca dzierżawy gruntu, to jest działki numer 179/7 w Popowie, komisja wydała opinię pozytywną. Kolejna opinia tejże komisji to pismo z dnia 17 maja 2022 roku społeczności rodziców szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Przerytem dotyczące pismo budowy chodnika z budynku szkoły do stołówki. Komisja wydała opinię negatywną z uwagi na brak możliwości technicznych, gdyż chodnik musi być częścią drogi. Taką opinię negatywną również wydała Komisja Budżetu i Rozwoju. Kolejna opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej to pismo z numer ZGN 6845.23.2022 z dnia 26 maja 2022 roku dotyczące dzierżawy części działki numer 360/1 w Bukowinie. Komisja wydała opinię pozytywną. I jeszcze jedna opinia w kwestii pisma numer ZGN 6823.6.2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku dotyczące wykupu przez gminę Cewicę działki numer 137/28 w Osowie Lęborskim. Komisja wydała opinię negatywną. Za powyższymi opiniami członkowie komisji głosowali jednogłośnie 5 za. Podpisał przewodniczący komisji pan Daniel Wasielewski. Proszę Państwa, i opinie Komisji Budżetu i Rozwoju, oprócz tych dwóch wspomnianych wcześniej, na swoim posiedzeniu w dniu 23 czerwca Komisja Budżetu i Rozwoju wydała jeszcze dwie opinie, to jest odnośnie pisma z dnia 19 maja 2022 roku z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, posterunek Policji w Cewicach, dotyczące zakupu alkomatu elektrochemicznego, komisja wydała opinię pozytywną. I kolejna opinia w kwestii pisma numer ZGN 6823.6/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku dotyczące wykupu przez gminę Cewice działki numer 137/28 w Osowie Lęborskim. Komisja wydała opinię negatywną, ponieważ wykup tej działki nie został ujęty w planach budżetowych. Teren działki zostanie uporządkowany, a gminna wiata przystankowa zostanie przeniesiona. Za powyższymi opiniami członkowie komisji głosowali jednogłośnie 5 za.
tyle opinii, wniosków do przegłosowania komisje nie wypracowały. Jedna króciutka informacja, bardzo bym prosił wszystkich radnych o pozostanie po sesji. Chcielibyśmy omówić jeszcze dwie kwestie, także to takie moje informacje. Proszę o pozostanie radnych po sesji. Proszę Państwa, punkt 18 porządku obrad to interpelacje i zapytania, zgłaszane postulaty i oświadczenia radnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani Marzena Recla, proszę bardzo. Nie bójcie, w imieniu swoim, jakże mieszkańców, chciałam Panu podziękować za to pozyskane dofinansowanie na kanalizację deszczową na ulicy Zielonej. Także mieszkańcy są zadowoleni, tym bardziej, że to otwiera nam możliwości rozbudowy, budowy tych dróg, które jak dzisiaj były zablokowane ze względu właśnie na brak tej kanalizacji, czyli ulica Myśliwska, ulica Spokojna i Topolowa. Tutaj dzięki temu projektowi ta szansa budowy tych dróg zaistniała, z czego bardzo dziękujemy. Również chciałabym się odnieść do tego, panie wójcie, Gminnego Centrum Kultury. Tutaj jak najbardziej uważam, że te 15 tysięcy jest jak najbardziej uzasadnione. Uważam, że pan dyrektor Gminnego Centrum Kultury jest bardzo gospodarny w swoich wydatkach i chylę czoło, ale po prostu uważam, że nie ma co liczyć, że on nam coś zwróci, bo koszty są tak wysokie, jak wiecie, z miesiąca na miesiąc coraz wyższe, więc po prostu chciałam to doprecyzować, że uważam, że zwiększenie tego budżetu po prostu się należy i po prostu nie powinniśmy liczyć na to, że tutaj nastąpi jakiś zwrot w tej dotacji na koniec roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja liczę. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Punkt 19 porządku obrad to odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. Takowych nie było. Punkt 20. Zapytania i oświadczenia sołtysów i przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych. Czy Państwo sołtysi, Pan Przewodniczący chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym, iż wyczerpaliśmy porządek obrad. Proszę Państwa, dziękuję bardzo wszystkim za przybycie, za uwagę, za cenne głosy, uwagi, wnioski i zamykam 38. sesję Rady Gminy Cywicy. Dziękuję bardzo.